W nowym sezonie piłkarze Warty Poznań mają przed sobą szczególne wyzwanie. Za każdego gola strzelonego przez klub Lasy Państwowe posadzą 100 drzew. Uznaliśmy, że takie wyzwanie to jest coś, co z jednej strony pewnie zainteresuje kibiców, a przy okazji przyniesie coś dobrego dla ziemi, tak już mówiąc górnolotnie. Po poprzednim sezonie można się spodziewać, że Warta swoimi golami posadzi przynajmniej kilka tysięcy drzew. No, radziła sobie bardzo dobrze, bo zajęła 5. miejsce, co było wielką niespodzianką. Była w zasadzie o włos od europejskich pucharów. Nikt się tego nie spodziewał. W ubiegłym sezonie piłkarze Warty Poznań trafili 39 bramek. Zieloni strzelili 33 gole w lidze i 6 w rozgrywkach pucharowych. Jeśli ten sukces uda im się powtórzyć, a wszyscy kibicujemy i wierzymy, że tych bramek będzie jeszcze więcej, to wspólnie wiosną przyszłego roku posadzimy prawie 4000 nowych drzew. Żeby posadzić hektar nowego lasu, piłkarze musieliby strzelić około 60 goli. Lasy Państwowe podkreślają, że taka liczba drzew daje 700 kg tlenu, którego starcza dla 2,5 tysiąca osób. Nie wiadomo jeszcze, gdzie zostaną posadzone drzewa. Zobaczymy, myślę, że w najbliższych dniach okaże się, które z podpoznańskich nadleśnictw przyjmie piłkarzy Warty razem z rodzinami i też młodymi piłkarzami zielonych. Na ten moment wciąż trwają rozmowy, do którego z nadleśnictw trafią drzewa i jakie gatunki zostaną posadzone. Nowy las dostanie nazwę od klubu Warta Poznań. No to wynika z naszego podejścia do kwestii ekologii. Wiadomo, mamy przydomek zieloni i nosimy go z dumą nie tylko na boisku i też nie bez powodu. Dbamy o kwestie ochrony środowiska, kwestie ekologii. W najbliższym czasie na stronach internetowych Warty Poznań oraz regionalnych lasów państwowych mają pojawić się specjalne liczniki przeliczające gole na drzewa. No, niektórzy w Poznaniu pewnie myślą, że znów wyprzedzi w końcowej tabeli Lecha. Nie będzie jednak o to łatwo. Jak wyjaśnia Radosław Patroniak, drugi sezon w Ekstraklasie często jest trudniejszy, a rywale są lepiej przygotowani do gry. W następnym sezonie nie zagra też Makane Baku. Największy problem, największe wyzwanie, żeby zasypać dziurę po tym zawodniku. Dziś Warta rozgrywa mecz ze Śląskiem Wrocław. Gole z tego spotkania będą się już liczyć do przyszłego lasu. Tomasz Wesołowski, Puls Dnia.